Jakiego herosa wybrać na początku? Jakiego kupić? A jeśli mamy wszystkie, to jakim grać obecnie? O tym w dzisiejszym odcinku. Także witam Was w kolejnym materiale z Clash Mini. Jeśli odcinek był dla Was przydatny, to możecie zostawić łapeczkę w górę i możecie zasubskrybować, żeby nie przegapić następnych odcinków z Clash Mini. Także to było takie mini przywitanie i rozpoczynamy dzisiejszy mini odcinek. Lecimy! Aktualnie w Clash Mini mamy tylko 5 herosów i możemy wybrać sobie jednego z 3 na samym początku. Do wyboru mamy Barbariana Kinga, mamy Shield Maiden i mamy Archer Queen. I teraz wyłania się pytanie, jakiego wybrać na sam początek? Ja osobiście dzisiaj założyłem sobie Smurfa i wybrałem Shielda, ponieważ jest on bardzo dobry. Ostatnio był balans w Clash Mini i on został troszeczkę znerfiony, ale uważam, że nadal jest dobry, jeśli chodzi o początkowe pucharki. Barbarian King jest troszkę słabszy, Archer Queen jest dość mocna w momencie, gdy mamy 5 level. Okej, ale czym w ogóle jest Heros w Clash Mini? Heros to jest taka dodatkowa karta, która zawsze jest w każdym meczu. Nie możemy jej upgrade'ować jak innych jednostek w trakcie bitwy. Ona ma stały level, który posiadamy na koncie. I każdy Heros ma 3 rodzaje ability i teraz chciałbym Wam przedstawić wszystkie ability w języku polskim. Na samym początku zaczniemy sobie od Archer Queen i pierwszy atak nazywa się Crossbow i tutaj ma taki super ogromny wzrost prędkości, a ataki trafiają 3 przeciwników przez krótki czas. Drugi to mamy Crossbow, czyli kusza i tutaj zwiększa się prędkość pobliskich sojuszników na krótki czas. To ma objętość kilku kratek, jest to bardzo dobre, ponieważ daje nam tak naprawdę boosta innym jednostkom, które są w pobliżu Archer Queen. I tutaj mamy Boast, czyli +1 obrażenia przez krótki czas. I ogólnie pierwszy skill to jest 1 level, drugi skill to jest 5 level, a ostatni skill to jest 10 level. A teraz tak zwany Mortis, ja go nazywam Mortis oczywiście, mamy tutaj superkę i pojawia się za najdalej wysuniętym przeciwnikiem, zadaje obrażenia i leczy się. I tutaj drugi feed uniemożliwia pobliskim wrogom leczenie się przez krótki czas. I trzeci atak to jest Fist i +2 obrażenia podczas atakowania wrogów od tyłu. Ogólnie on jest bardzo dobry i teraz gram aktualnie na swoim głównym koncie. Jego ataki, to przenikanie, leczenie się jest naprawdę bardzo dobry i uważam, że jest to aktualnie najlepszy heros w grze. Następny, trzeci heros jest to Monk i jego super atak uderza dłonią, który zadaje 8 obrażeń. Drugi skill jest to Clash i tutaj zwiększa prędkość do końca gry, czyli poruszanie się i nie wiem jak z tym biciem, ale chyba tak samo. I mamy Peacemaker i on tutaj zadaje +7 obrażeń. Robiłem ostatnio questy Monkiem i nie mogłem sobie ustawić deku. Ja wierzę, że ten heros jest bardzo mocny, w szczególności właśnie na to uderzenie dłonią. To jest bardzo mocne uderzenie i czasami może zrobić to grę, ale ja wciąż potrzebuję dobrego deku, więc jeśli znacie jakiś dobry dek z Monkiem, piszcie na dole w komentarzach, ale tak czy siak uważam, że nie jest on mocny. Dobra, jeśli miałbym wszystkie herosy na 10 levelu, bo pamiętajcie, te 10 levele też zrobią Wam robotę, ponieważ tutaj mamy kolejne skille, które bardzo dużo dają. A teraz mamy Barbarian King i jego super. Tu mamy zwiększa obrażenia pobliskich sojuszników na krótki czas, czyli daje nam takiego boosta. Drugi skill to jest Iron Fist i premia dotyczy wszystkich sojuszników, czyli wszyscy sojusznicy, nie, nawet jeśli są troszkę dalej od tego Barbariana, to oni dostają ten boost od niego. I trzeci skill mamy staminę. Czas działania Iron Fista zostaje podwojony. I dlatego właśnie mówię, że te 10 levele bardzo dużo dają, bo wyobraźcie sobie podwójne wzmocnienie dla waszych wszystkich jednostek. Aktualnie Barbarian King do 5 levelu jest taki sobie, ale wierzę, że na 10 levelu jest bardzo mocny. I ostatni heros jest to Shield Maiden i jego super. Tutaj zyskuje tarczę i przez krótki czas odbija obrażenia z powrotem do atakujących. Drugi skill i ta magiczna tarcza zmusza wszystkich przeciwników do ataku na Shield Maiden przez krótki czas. I trzeci skill, Willpower, dostajemy +1 energię. I ten Shield Maiden jest naprawdę bardzo spoko, w szczególności
na początku gry, ponieważ możemy sobie jego używać jako tanka i do niego możemy dodać przeróżne mini, znam na przykład Wizarda, Magic Archera, możemy dodać również Minera i w ogóle zapomniałem wspomnieć o tym na samym początku, ale każdy chyba z tych herosów ma swój starter, przynajmniej ja to zauważyłem, bo na swoim głównym koncie tam wybrałem Archer Queen i nie dostałem Minera, a wybrałem na moim Smurfie właśnie tego Shielda i tam dostałem Minera, czyli tak jakby chyba każdy heros ma swój starter i uwaga, Miner jest bardzo dobry. Miner jest bardzo dobry, można go skontrolować, ale tak jak mówię wam, na początku fazy gry ten Miner się naprawdę mega spisuje i tak samo ten Shield Maiden. I takimi dwoma najlepszymi herosami aktualnie jest to właśnie Mortis oraz Archer Queen, ale na Archer Queen bym uważał, ponieważ ona jest dość specyficzna i musimy mieć bardzo dobry deck oparty właśnie na jej umiejętności. Tutaj chodzi mi o ten piąty level, że ona wzmacnia te jednostki, bo to jest naprawdę bardzo mocne. Ja to testowałem u siebie, ale wciąż potrzebujemy tego piątego levelu, więc jeśli zaczynacie swoją przygodę z Clash Mini, to warto jest wrócić tutaj na skille, jeśli chodzi o pierwszy level. I ja wam całą listę tych skilli wrzucę na samym dole. Bo nie jest łatwo na początku gry osiągnąć piąty level na herosie. Okej, okay, a więc witam was na moim Smurfie, mini VCR. Dzisiaj założyłem to konto, gra jest w becie i pomyślałem sobie, że drugie konto może być bardzo dobrym ruchem na przyszłość. Także zrobię sobie mini VCR-a i chciałbym wam pokazać taki początkowy deck. I mamy tutaj Shielda, mamy Minera, mamy Magic Archera, mamy tego Rangera i tak, możemy sobie oczywiście zamienić, możemy zrobić w ten sposób i możemy zrobić w ten sposób i myślę, że to jest bardzo dobry deck. Dobra, jeśli chodzi o to, czy gram rankedy, zbieram sobie challenge coiny, więc jeśli nawet gramy duela zwykłego, to chyba też najprawdopodobniej możemy trafić na ludzi, którzy grają o pucharki. Dobra, on ma Barbariana Kinga, więc ja sobie to zostawię. Na razie nie używam Minera, a mogę sobie użyć czego? Co ja tutaj mam? Mam Goblinka. On jest bardzo dobrą jednostką, ponieważ jeśli on trafi w jakiegoś przeciwnika, to może go zabić na hita. I on ma taką włócznię przerąbaną, więc ta karta jest bardzo dobra. Okej. Okay. On ma Wizarda, ma także Barbariana, czyli ten Barbarian King dostaje Barbariana na starcie, tak? Okej, okay, Shield, no tutaj oczywiście przegram, bo pierwsze to jest tak jakby rozpoznanie się, sprawdzenie co ma przeciwnik, jak później możemy go skontrować, co on tutaj używa, jak tego użył, jak postawił te jednostki, więc ja zrobię coś takiego i mogę użyć sobie Magic Archera, który jest bardzo dobry i nawet powiem wam szczerze, że mogę użyć sobie Wizarda w ten sposób. Ogólnie ten goblin jest bardzo ryzykownym goblinem, ale czasami może nam zrobić grę. No i zobaczcie sobie, on tak, prawie trafił. Tylko, że jednostka nam tutaj uciekła, ale bez żadnego problemu. Miner tam wbił i to jest ogólnie meczek wygrany. Barbarian jest bardzo słaby, więc po prostu nie wybierajcie tej jednostki na początku. Znaczy, nie wybierajcie tego herosa na początku meczu. Dobra, mamy 1-1. I teraz co? Możemy zrobić tak, tutaj sobie postawimy Goblinka i mamy także Giant Skeletona, który jest bardzo dobry, ja u siebie mam już na max levelu, tak? I dobra, Spear Goblina sobie wymaksujemy i możemy także Wizarda, jego postawimy w tym miejscu i zrobimy coś takiego. Znowu postawiłem Goblina po prawej stronie, zobaczymy, mogłem go postawić na środku, ale postawiłem go bardzo dobrze. Zobaczcie sobie, jak ja w tym momencie postawiłem jednostki, że one skontrowały wszystko. Goblin skontrował Wizarda, a Miner kontruje w tym momencie Magic Archera i... Czy prawie go skontrował, przepraszam, prawie. Dobra, czyli wiem, że muszę go ulepszyć. I cyk, kolejny set wygrany. Dobra, tutaj wiecie, tak troszkę porozrzucałem sobie jednostki. Okej, okay, teraz postawię go na środek, na pewno Minera ulepszę. Spróbuję tak, bo on stawia bardzo dużo na środku, a zrobimy coś takiego. Nie, no w sumie Magic Archera dam z tej strony, Minera dam tutaj, został mi jeden eliksir, tylko ten Giant Skeleton zmienię sobie go, on jest bardzo dobry, uwierzcie mi, że on jest kurde dobry. Myślę, że połączenie z Shield Maidenem będzie jeszcze lepsze niż z Mortisem.
No i co? I ten mój goblin w co tam uderzył? Kurczę, nawet nie zobaczyłem. Ale on znowu zrobił błąd, ponieważ nie zablokował sobie. Ogólnie można skontrolować minera. Da się, jasne. Jest to banalne do zrobienia, tylko musimy mieć pekkę. Przeważnie pekkę. Ale myślę, że też można by było skontrolować czymś innym. Dobra, i w tym momencie wygrany mecz. Jeszcze szybko odbierzemy sobie nagrody z mojego konta. Tutaj poleci mini pekka. Okej! I Electro Wizard next level dostaję. Tak, znaczy nie. Nie wpadł, przepraszam. Dobra. Mamy do pasa. Nie wiem, czy tutaj też kupimy pasa, zrobimy jakiś opening. Dajcie mi znać w komentarzach. No i tak to właśnie wygląda. Tak ten deck się w tym momencie prezentuje. Giant Skeleton. Bardzo dobra jednostka, uwierzcie mi. Kurczę. No i jeśli chodzi o herosów, no to Shield Maiden. I tutaj jest bardzo ładny skin. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Clash Mini. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli macie jakiś pomysł na następny odcinek, to znaczy, czego potrzebujecie się dowiedzieć, to piszcie mi. Tylko pamiętajcie, że ta gra ma dopiero tydzień, a ja się wciąż uczę grać i bardzo dużo czasu jej poświęcam. Także ja się z Wami żegnam, to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć, miłego dnia. Yo.